Dzisiaj postanowiłem tak stanąć tutaj przed wami, bo chciałem powiedzieć świadectwo, które tak właśnie w tym tygodniu dotyka mnie i mojej żony, więc tak uznałem, że warto się podzielić z tym przed wami, czyli całym Kościołem. Ostatnio na walentynki wujek Piotr stosował metodę ponoszenia ręki do góry, więc chciałem też ją zastosować. Mianowicie mam pytanie, ręka do góry, kto uważa, że Bóg jest dobry? O, pięknie, bardzo dobrze. Uwaga, ale teraz trochę będzie trudniejsze pytanie, uwaga. A teraz ręka do góry, kto doświadcza tego, że Bóg jest dobry? Pięknie, bardzo dobrze, super. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że ja też właśnie ostatnio tak dosyć mocno doświadczam tego, że Bóg jest dobry, mimo że jestem w takiej trochę trudnej sytuacji. Mianowicie cofnę się trochę wcześniej jeszcze od tego świadectwa, mianowicie od jakiegoś czasu obserwuję swoje życie, życie Estery, w sensie nasze jako małżeństwa i też życie różnych ludzi dookoła. I tak widzę, że dużo różnych ludzi się zmaga z takimi naprawdę poważnymi problemami. Na przykład ostatnio tutaj właśnie stała Beata Urbaniak i mówiła o swoje świadectwo, jak walczyła z nowotworem. Więc myślę, że to był bardzo trudny czas dla niej i dla jej rodziny. Ostatnio się dowiedziałem, że osoba, od której wynajmujemy mieszkanie, również ma nowotwór stwierdzono u niej. Moja inna koleżanka na przykład miała ostatnio też problemy i musiała być przez 1,5 miesiąca w szpitalu psychiatrycznym. Więc tak patrzę, że dużo ludzi zmaga się z takimi naprawdę trudnymi rzeczami. I zacząłem tak analizować swoje życie i życie Estery i zobaczyłem, że my się mamy strasznie błogo, że jednak Pan Bóg nas strzeże od takich naprawdę dużych trudów, że mamy takie normalne, jakieś zwykłe, jak każdy przeciętny człowiek ma, ale nie mamy takich właśnie bardzo poważnych. I zacząłem wielbić Boga za to i właśnie mu dziękowałem, że na razie nas strzeże od tego, że wszystko jest w porządku i że możemy właśnie żyć w takim pokoju. No i teraz wracam właśnie do tego świadectwa, o którym chciałem powiedzieć. No i co? I też na nas spadły trudy, mianowicie Estera trafiła w ten poniedziałek do szpitala, bo się okazało, że nasza ciąża jest zagrożona. To jest nasze pierwsze dziecko, jesteśmy w 29 tygodniu ciąży, czyli w 7 miesiącu. No i niestety okazuje się, że ta ciąża się źle rozwija i Estera jest w szpitalu obecnie, dlatego jej dzisiaj tutaj z nami nie ma. Ale teraz uwaga, jako że spadły na nas te trudy, to nie mówię, że Bóg nie jest dobry. To jakby nie, to nie jest ten wniosek. Wniosek jest właśnie taki, że wręcz odwrotnie, że w tych trudach możemy obserwować, jak Bóg jest rzeczywiście dobry. I właśnie tym chcę się z wami podzielić, bo zaczęło się od tego, że w zeszłą niedzielę, czyli dokładnie tydzień temu, jakoś wieczorem Estera jakby zaczęła krwawić, zaczęła z niej jakby lecieć krew. Się chyba opław nazywa fachowo, czy jakoś tak. Nie jestem w tym najlepszy w tych rzeczach ciążowych, więc niestety wam aż tak nie powiem. W każdym razie, więc Estera mówi, że to ponoć to jest trochę normalne w ciążach, ale może być niekoniecznie, więc Estera była trochę zatrwożona, więc uznaliśmy, że pojechała w poniedziałek do szpitala, żeby lekarze ją zbadali. Lekarze zbadali, powiedzieli, że z tym krwawieniem to jest okej. Ale się okazało, że jest dużo innych rzeczy, dużo gorszych. Mianowicie okazało się, że nasze dziecko jest za małe, że w 29 tygodniu powinno ważyć minimalnie 1100 gram, a nasz dzidziuś waży niecałe 900, więc jest tej różnicy według mnie jak na ten okres dosyć sporo. Więc postanowili zatrzymać Esterę, żeby ją dokładniej zbadać i obserwować. Jak ją zaczęli w nocy obserwować, to się okazało, że również jest jeszcze gorzej, bo mianowicie dziecku zanika tętno, czyli jakby praca serca mu staje, czy tam się poddusza, nie wiem do końca jak to tam działa, ale że mu zanika tętno, wręcz momentami staje całkowicie. Więc lekarze się wystraszyli, bo oni to w nocy badali, więc wtedy jeszcze spałem i rano jak się obudziłem do pracy, to odczytuję SMS-a od Estery, że Benek prawdopodobnie to był wtorek, dzisiaj rano o 8:00 będą przez cesarkę wyciągać ze mnie właśnie naszego dzidziusia. I jakby byłem trochę zszokowany i wystraszony, bo sobie myślę, no dopiero co jakby wszystko było okej. Miałem Esterę w domu, teraz Estera jest w szpitalu. Myślałem, że zwykłe jakieś rutynowe badania jej przeprowadzam, a tu nagle się okazuje, że za 2 godziny, bo albo mówię, że najpóźniej za 2 dni właśnie wyciągnę dziecko, zostanę tatą. A jakby oczekiwałem, że za 2 miesiące zostanę tatą, więc trochę byłem mocno zszokowany. Ale w każdym razie, więc zacząłem się modlić, rozesłałem SMS-y po najbliższych, żeby też się modlili o Esterę, żeby to wszystko się jednak mogło jakoś ustabilizować i żeby nie trzeba było jednak wyciągać jeszcze dziecka, bo to jednak dosyć wczesny okres, więc to jest po prostu niebezpieczne.
No więc taki byliśmy trochę zaskoczeni. Na szczęście się okazało, że za te 2 godziny nie stosowali cesarki. Uznali, że jeszcze chwilę poobserwują Esterę, więc ją obserwowali. No i dzięki Bogu lekarze stwierdzili, że jeszcze ją poobserwują dłużej. Podali jakieś sterydy na wzrost dziecka, jakieś leki dla Estery i tak ją obserwowali. No, jak obserwowali, okazało się, że to wszystko jest spowodowane prawdopodobnie źle wypracowanym łożyskiem, że łożysko się źle wykształciło u Estery i przez to jakby źle podaje pokarm i to wszystko jakoś tam działa niestety nieprawidłowo. Ale na szczęście coraz więcej ludzi dołączało do modlitw o stan Estery i dziecko zaczęło się stabilizować, więc jakby te tętno zaczęło bić w miarę normalnie, przez te sterydy i te inne rzeczy zaczęło również rosnąć, więc zastanawiamy się teraz nad imieniem Arnold dla dziedziusia, ale to jeszcze rozważymy dokładnie. W każdym razie Esterę no, na tyle się zaczęło poprawiać, że ją przenieśli na inny oddział, gdzie już nie musiała być non-stop podłączona do KTG. To taka maszyna, która właśnie tam bada puls dziecka, więc Estera też zaczęła czuć się lepiej i było jakby właśnie mniejsze ryzyko. Niestety się okazuje, że lekarze mówią, że jeśli to nadal będzie takie trochę niepewne, no to Estera będzie musiała zostać w szpitalu aż do porodu, czyli niestety przez takie 2 miesiące jeszcze, bo termin mamy na 28 maja, więc dosyć długo. Dlatego chciałem was też prosić o wsparcie modlitewne. Myślę, im więcej ludzi się modli, tym fajniej. I po to jesteśmy kościołem, żeby się nawzajem wspierać, więc chciałem was prosić o modlitwę, żeby właśnie to łożysko zaczęło działać normalnie, funkcjonowało to, żeby dziecko się rozwijało, żeby mu tętno biło, no bo to po prostu jest ryzyko, że dziecko mogłoby umrzeć, bo jakby to tam wszystko się tak źle potoczyło. Więc w takim razie wracając jednak do doświadczenia Bożej dobroci, no to na początku może się pojawić pytanie, to gdzie ona jest, skoro Estera jest w szpitalu? Otóż ja uważam, że to właśnie jest Boża dobroć, że Estera jest w szpitalu. Że jak gdyby na przykład uważam, że to krwawienie, które nastąpiło tydzień temu w niedzielę, to uważam, że było od Boga, bo dzięki temu Estera pojechała do szpitala i tam wykryli, że dziecko jest za małe i zanika mu tętno, więc jakby podali różne leki i teraz stabilizują to. A gdyby Estera jakby nie pojechała do szpitala, no to bardzo prawdopodobne, że dziecko po prostu już niedługo, jak nie teraz, byłoby martwe w jej łonie i nawet byśmy o tym nie wiedzieli. Więc myślę, że czasami spotykają nas trudy, ale jednak Pan Bóg jest z nami i nas rzeczywiście w tych trudach różnych prowadzi i nas przeprowadza przez nie. Więc to jest właśnie według mnie taka Boża dobroć w tej sytuacji, że właśnie Estera tam jest i jest tam kontrolowana i wszystko jakby się teraz może stabilizować i poprawiać. Oprócz tego Bóg posyła nam naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy nas wspierają teraz w modlitwie. Esterze też zawożą różne paczki, więc Estera też się bardzo ucieszy, że tak ludzie o niej pamiętają i się troszczą. Ja przykładowo mam już propozycję 4 domów, gdzie mogę się stołować i chodzić na obiady, więc o mnie też tutaj wszyscy się troszczą, więc to też jest super. No, a nasz dzieciuś już nieustannie przybiera na wadze, bo tam chyba po 2 dniach już ważył 960 gram, więc jakby nabiera masy, więc też chwała Bogu. No, więc i myślę, jeszcze jedna taka ważna rzecz w tej trudnej sytuacji dla nas i tym stresie, że Bóg nieustannie napełnia nas takim swoim pokojem. I to rzeczywiście jest w sensie trochę dziwne, bo jakby ja powinien się mocno stresować, mocno to przeżywać, ale jednak rzeczywiście Pan Bóg daje mi w tym taki pokój, że wiem, że On nad tym czuwa, jest jakby nad nami, że my po prostu jako ludzie już nic zrobić nie możemy, jedynie możemy się modlić, pościć o to, a Pan Bóg po prostu będzie nad tym czuwał. No i widzę, że rzeczywiście czuwa, że to się rozwija dobrze, idzie do przodu. Więc za to też dziękujemy Panu Bogu. Inny przejaw Bożej miłości w tym, no to właśnie dzisiaj mieliśmy z naszą grupą muzyczną prowadzić śpiewy, a Estera była głównym wokalem, no i nam znikła, że tak powiem. Więc fajnie, bo dzisiaj Antosia Kocińska postanowiła nas wesprzeć i jest tutaj z nami i nam pomaga. Więc to też jest taka łaska Pana Boga, że daje ludzi, którzy mogą nas właśnie w różny sposób wesprzeć i, że tak powiem, dopomóc w takich nagłych, wyjątkowych sytuacjach. Więc to jest też takie super. No i jeszcze mam taki werset, z którym się chciałem podzielić, bo podczas chrztu dostałem Biblię, Nowy Testament i tutaj mam wpis od 2 Piotra. Myślę, że on jest właśnie adekwatny do tej całej sytuacji. To jest jeden z moich ulubionych właśnie wersetów. On jest z listu Jakuba, 1 rozdział 2-4. I jest napisane: drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenia waszej wiary kształtują wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków.
I sobie myślę, że rzeczywiście nikt nie chce przechodzić przez trudy, a to właśnie w trudach rozwijamy się najbardziej. Tak samo jak Kościół dopiero się zaczął tak naprawdę szerzyć po całym świecie, kiedy były prześladowania w Jerozolimie. I tak samo myślę, że my teraz przechodzimy jakiś trud, ale możemy się w tym właśnie rozwijać i doświadczać takiego Bożego prowadzenia, Bożej łaski, Bożej dobroci i wsparcia Kościoła. I myślę, że to jest takie niepowtarzalne doświadczenie. Więc to jest takie naprawdę super. I jeszcze taki, jak w tej sytuacji, tak zacząłem sobie myśleć, bo największą taką osobą, która doświadcza największego takiego nagłego cierpienia, według mnie był Job. I Job też tak fajnie pisze w drugim rozdziale, takie krótkie zdanie tylko przeczytam. Czy tylko to, co dobre, mam przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już nie? Mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job nie zgrzeszył swoimi ustami. I sobie myślę, że te słowa musiały przychodzić naprawdę ciężko Jobowi, no bo on przechodził przez strasznie ciężkie rzeczy, a mimo to mówi, że od Boga przyjmował dobro, przyjmie też i zło, którego teraz spotyka, bo wie, że Bóg go wyprowadzi z tego wszystkiego, że Bóg ma jakiś plan powyżej trud i cierpienia. Więc myślę, że na tym również chcę się ja opierać ze sterą i chcę, żebyście wy również się też opierali na tym i nie zapominali, że mimo trudów, to Bóg nas nie opuszcza, tylko właśnie jest z nami jeszcze bliżej. Czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy, nie dostrzegamy, bo jesteśmy zaślepieni jakimiś naszym właśnie emocjami, trudem i bólem, ale Bóg jest i tym chcę się podzielić. A jeszcze mógłbym poprosić o zbliżenie na mą twarz z kamerami. Dziękuję. Estera, prawdopodobnie nas oglądasz teraz. Chciałem ci powiedzieć, bardzo cię kocham. Dziękuję.